Cześć! Pokażę Wam dzisiaj, jak robić zakupy w naszym sklepie internetowym Buduj To. Zaczynamy od wyszukania sklepu. Klikamy w naszą stronę internetową. Jesteśmy już na naszej stronie i dzisiaj zajmiemy się zakupem profili sufitowych. Możemy zauważyć, że wybór profili jest bardzo duży. A teraz przechodzimy do zakupu. Ja akurat jestem zainteresowana profilem CD60 o grubości 0,6 mm. Wybraliśmy interesujący nas produkt i możemy zobaczyć, że mamy tutaj podaną cenę, która jest uzależniona od długości. Cena zmienia się automatycznie przy wyborze długości. Jak można zauważyć, mamy trzy wymiary, 2,63 m i 4 m. Poniżej znajduje się opis produktu. Jest on dosyć obszerny, zachęcam do przeczytania. Znajdziemy tutaj także informacje o dostawie. Bardzo proszę przeczytać opis pod wysyłką, ponieważ znajduje się tutaj wiele istotnych informacji. Oprócz tego znajdziemy tutaj także produkty powiązane. Produkty powiązane to wszystkie produkty, które mogą nam się przydać przy podwieszonym suficie. A teraz przechodzę już do zakupu. Interesuje mnie długość 3-metrowa. Potrzebuję takich profili 40. Dodaję do koszyka. Kontynuuję zakupy. To nie wszystko, ponieważ profili 4-metrowych potrzebuję 25 sztuk, które również dodaję do koszyka. Możemy sobie teraz kliknąć Złóż zamówienie. Znajdują się tutaj wszystkie produkty, które wrzuciliśmy do koszyka. Poniżej mamy informacje na temat sposobu dostawy. Jak widać, jest to kwota 600 zł. Natomiast poniżej jest informacja, że kwota dostawy zmniejsza się przy zamówieniu większym. Jak widać, przy zamówieniu na minimum 1500 zł koszt dostawy wyniesie już tylko 240 zł. Sprawdzamy, jaki jest nasz koszt. Mamy 1113,50, ale to nie koniec moich zakupów, bo potrzebuję jeszcze profile UD. Więc wracam sobie do profili sufitowych i w produktach powiązanych znajduję sobie profil UD. Klikam i wybieram długość. Akurat potrzebuję 4-metrowe. Potrzebuję ich 30 sztuk. Dodaję do koszyka. I to wszystko, co w tym momencie potrzebuję, więc składam zamówienie. Znowu znajduję się w koszyku. I jak widać, dostawa już się zmieniła na 240 zł, ponieważ zrobiliśmy minimum. Mamy 1683,50, a minimum, żeby była dostawa za 240, to 1500. Wybieram formę płatności. W moim przypadku będzie to przelew tradycyjny. I zamawiam. Mamy kilka możliwości zrobienia zakupów, a więc bez rejestracji, z kontem, które już posiadamy, bądź możemy się zarejestrować. Ewentualnie można się zalogować przez Facebooka lub Google'a. Moje dane uzupełniły się automatycznie. Wszystkie pola z gwiazdką muszą być uzupełnione i odznaczony regulamin sklepu. Przechodzimy do podsumowania. Sprawdzamy jeszcze raz, czy zgadza się ilość wszystkich produktów, które chcemy. W moim przypadku wszystko się zgadza. Adres wysyłki jest poprawny, adres na fakturze również. Jest informacja o terminie wysyłki i całość do zapłaty. Potwierdzam zakup. Otrzymujemy potwierdzenie. Mamy tutaj wszystkie dane do przelewu. Wystarczy teraz zrobić przelew i to wszystko. Zakupy skończone, czekamy teraz tylko na dostawę.